Albert Kranz, Wandalia, rozdział 14. Filip, syn Jana, przygotowywał ostrą pomstę zabicia ojca. Sprzymierzywszy się z Anglikami, wprowadził takie spustoszenie do królestwa, że i dziś jest ono widoczne. Postraszył wielką wojną. Także po kilku latach na jego skinienie król spełniał jego życzenia. Jedne ziemie na zawsze, drugie czasowo mu oddając. Zapłacił mu też suto. Tyle kościołów i klasztorów król zbudował. I nawet włości wziął, które pozostawił synowi Karolowi. O inne kontynuowano wojny. Tu pojawia się Filip. Gdy sprawy wreszcie zostały urządzone, najsłynniejszy ze wszystkich książąt i najbogatszy ustanowił braterstwo Złotego Runa, do którego przyjął wodzów, wielu komesów i baronów, także dzisiaj kontynuowane przez jego potomków. Przewodzi mu obecny król rzymski, potomek Filipa. Karol, syn Filipa, we wszystkich dziedzinach nastał po nim. Największa ozdoba naszego wieku, niezrównanego ducha, umysłu i niepokonanej siły. W ten sposób zaopatrzył on swoich Burgundów w wojsko. Siłowo wyćwiczył, że uchodzili u Franków za niezwyciężonych. Odważył się stawić czoła królowi Francji Ludwikowi, synowi Karola VII, skoro dotąd działał pod ojcem. Starł się z nim w najokrutniejszej bitwie pod górą Harry. Wciągnął do wojennego przymierza parów i komesów królestwa. Zamknął króla w Paryżu, ponieważ urządził wszystko nie według uznania parów, lecz do ataku własnej czelności w królestwie. Każdy znalazł swoje powody, które by przeciwstawił królowi, ale wówczas skutek był ten, że król przy podziale parów prawie stracił potem poszczególnych, czy to starciach, czy to w zasadzkach, albo z zamysłu. Uważa się, że Karolowi też sprokurował jego śmierć. Tymczasem Karol, książę Burgundii, obnosił w koło zwycięskie znaki, zniszczył Dintin, przesławny gród, obległ i zdobył Liège, wygubiwszy z nim. Zginęło tam wiele tysięcy. Pod Nursją oblężenie trwało prawie cały rok. Niepokoił licznymi i wielkimi oblężeniami. Cesarz rzymski Fryderyk stawił czoła z całymi siłami cesarstwa, ale sprawa zostaje rozstrzygnięta układami nieorężnie. Taki był skutek, że wtedy książę Karol jedyną swoją córkę wydał za Maksymiliana, syna cesarskiego. Z tej wojny uzyskał fatalną dla niego Lotaryngię. Zajął wiele grodów, ziemię spustoszył, stoczył wiele bitew. Ale przeciwstawiła mu się Wielka Liga Szwajcarów. Bitwa pod grodem Nantes była dla owego ostatnia. Tam pokonany ginie podczas ucieczki. Zostaje pochowany w Nantes. Jego ludzie wierzyli, że będzie żył długo i podróżował, ale pozostał wśród martwych. Rozdział 15. Jedyna córka Karola, Maria, wychodzi za mąż przeznaczona Maksymilianowi, synowi cesarza Fryderyka. Ów podejmuje rządy nad ziemiami posagowymi. Król Francji, Ludwik, zajmuje Burgundię, przypadłą mu jako prawdziwe dominium. Maksymilian się opiera. Ten sam Frank wkracza do Pikardii, którą trzymał Karol Burgund z Artezją. Maksymilian broni, ale zanim ów przejął rządy, Flandria zmagała się z sąsiednimi Galami. Maria ustanawia dowodzącym w wojnie Adolfa, księcia Geldry, którego Karol Burgund trzymał w więzach po zajęciu jego księstwa. Wychodzi zbrojnie na wrogów. Pod Tournai pada w pierwszym starciu, gdy usiłuje przyjrzeć się Flandryjczykom. Odtąd Maksymilian już w związku z Marią, gdy rządził po tym, jak owa urodziła swego pierworodnego Filipa, chociaż prowadził najostrzejszą wojnę, Flandrowie nie chcieli, żeby ów dłużej przewodził. Jak długo jednak pozostawała Maria, okazywali jakąś cierpliwość. Owa zaś, kiedy urodziła córkę Małgorzatę oraz drugiego syna Franciszka, który wnet umarł, sama też zmarła. Wtedy zaiste Flandrowie powstają na Maksymiliana. Mieli za towarzyszy jakiś barbantów, ale ich uprzedził, żeby zatrzymać w wierności. Rodzi się księciu Maksymilianowi wojna wewnętrzna, ale ów poskromił burzących się tak, by nauczeni swoim nieszczęściem widzieli wyraźnie, że ojciec stoi ponad synem. Jakiś czas byli spokojni, ale ponieważ podjął się wojen z Galami dla obrony ziemi syna, wymagały one nieskończonych nakładów. Flandrowie się skarżyli, że są wyczerpani. Oddzielili syna od ojca.
Córkę na żądanie ojca wydali za króla Franków, Karola, jako posag wskazali ziemię, o które toczyły się wojny. Zmusił jednak książę Maksymilian zbrojnie buntowników, żeby oddali syna oraz żeby pozwolili ojcu na opiekę należącą się prawem. Córkę zaś już trzymał Frank. Następnie, także z innych powodów, powstają nowe wojny. O nich trochę napomkniemy. Rozdział 16. Maksymilian, król rzymski, już był podniesiony godnością, a z okazji ustanowienia monety we Flandrii powstają nowe wojny. Musiał stawić czoła obydwu ruchom, przybył zbrojnie do Brukseli, ażeby się z bliska przeciwstawić Frankom. Tam zostaje zamknięty przez zły plan obywateli. Pilnie obserwowany przez straż obywatelską, byli tacy, co uważali, że należy go wydać królowi Franków, lecz mieszkańcy Brukseli się sprzeciwili. Tymczasem cesarz wysłał do Flandrii wojsko. Znowu ziemia jest pustoszona ogniem i mieczem. Brukselczycy srożyli się okrutnie mieczem wobec swoich współobywateli, których uważali za przyczynę nieszczęść. Zginęło wielu niewinnych ludzi. Papież i cesarz, każdy używał swoich sił wobec niesfornych Flandrów. W międzyczasie król, skutkiem układów rzymskich i po zaprzysiężeniu nietykalności dawszy także poręczycieli, zostaje wypuszczony. A i w ten sposób sprawa nie ucichła, bo szlachta dokonywała zemsty na tych, co króla zamknęli niegodnym obyczajem. Tam Filip z Ravenstein, z rodziny Kliweńskiej, która aż dotąd walczyła najwierniej dla króla, gdy zobaczył, że nie wypełnia się przysięgi złożonej przez obcych, o którą sam interweniował, połączył się z Flandrami. Dołączył na zamku Slusis, który miał otwarty port, żywiąc Brukselczyków i pozostałą Flandrię dostarczonymi plonami. Ale gdy książę Albert zajął Gródek Saski Dam, został zamknięty Brukselczykom dostęp od strony morza. Wtedy to Brukselczyków nękał ostry głód. Konieczność zmusiła do przyjęcia jakichkolwiek warunków. Ułożyli je tenże Albert, książę Saksonii, ze wspomnianym Filipem. W międzyczasie Filip, syn króla Maksymiliana, wnuk Karola Burgunda, po córce, kiedy dorósł, wziął za żonę córkę króla Hiszpanii. Małgorzatę zaś, córkę, którą dotąd Karol, król Francji, trzymał niedojrzałą, gdy córkę księcia Brytanii, niedawno przyrzeczoną królowi Maksymilianowi, nie dość, że porwał, bez żadnej przeszkody ze strony publicznej zacności, odesłał do Flandrii. Ten zaś, tenże król Ferdynand, przyjął za żonę dla swego syna. Została dokonana jakby jakaś wzajemna wymiana dziewcząt. Młody król Hiszpanii nie żył długo. Małgorzata długo pozostawała wdową u władzy. Filip, już od niejakiego czasu książę Brabancji, Limburga, Luksemburga i Burgundii, wydał za swoją żoną potomstwo w międzyczasie do króla Galów, którym po śmierci Karola był Ludwik, wcześniej wódz Aureliana, wkraczają układy, żeby Filip po zrzeczeniu się księstwa Burgundii otrzymał całe Artois. Artezję. Co do tytułu, dotąd są wątpliwości, gdy król przeszkadza, że ów powinien być rządzony, a on nie przestaje. Taki jest na dzisiaj status Burgundii, którego bieg uznałem za godny odnotowania w tym dziele. Że pochodzenie Burgundów, jak pokazaliśmy, to Wandalia, którą z zadawnionego zapomnienia odświeżoną zamierzaliśmy wystawić na jakiekolwiek światło. Na ile mi się to udało, osądzą inni. Sądzę, że należy pobudzić późniejszych następców, ażeby, otrzymawszy takie przypomnienie, sami staranniej prześledzili to, czego brak dostrzegają i u nas, ażeby nie pozwolili, by znakomici przodkowie leżeli zapomnieni w grobach. Rozdział 17. Ponieważ zaś w tych czasach, które opisaliśmy wyżej, dotknęliśmy mianowicie lat 400 po narodzeniu Chrystusa i około plus czy minus, tak wielka była gonitwa ludów po Europie, łatwo dziejopisowie, którzy u nas zawsze się rzadko pojawiali, z Rzymianami i Galami wtedy byli w przypominaniu wielkich wydarzeń dziejących się w Italii, Galiach i Hiszpaniach, oderwani od Gotów, Hunów, Wandalów, Alanów, Swebów, Gepidów i w te rzeczy wplątani zaniedbali tymczasem, co się działo nad Morzem Niemieckim, Bałtyckim, z Wandalami tego regionu.
Ani nasz sas, gramatyk, nie jest nazbyt staranny w tej części, który sam też przeskoczył wiele swoich królów i czasów i imion i dziejów. Stąd też Wandalowie ucierpieli na dumie. Ci, co błyszczeli przez wieki, są pogrzebani w zapomnieniu. Jednak Zygibert Galijski wspomina Winulów, tak bowiem po zniekształceniu imienia Wandalowie byli nazywani szczególnie przez Galów, chętnie zmiękczających wyrażenia językowe. Gdyż już rządził Frankami Dagobert około roku 640 po narodzinach Chrystusa. W tym więc czasie Winulowie, którzy podczas tej burzy trzymali tę prowincję, która teraz nazywana Magdeburska i Halberstadzka, z wielkim wojskiem wkroczywszy do Turyngii, wtedy poddanej Franków, spustoszyli ją i wszystko żelazem i ogniem zniszczyli. Ale gdy Dagobert z przygotowanym wojskiem zeszedł aż nad Ren z zamiarem zastąpienia drogi wrogom, Sasi wysyłają do niego prośbę, aby zostali uwolnieni od podatku, do czego byli dotąd zobowiązani wobec ojca i syna. Było to 500 wołów rocznie. Gdyby to uzyskali, łatwo przepędzą Wandalów swoim nakładem i wojskiem. Paliła nieujarzmiony lud bardziej niesława niż ciężar daniny. Po przyjęciu warunków Sasom zostaje odpuszczony podatek. Owi atakują Wandalów, stałych wrogów, wypędziwszy z Turyngii, zmuszają ich do powrotu do siebie. Wojsko Wandalów wydawało się wówczas nie do pogardzenia. Byli tak zadufani, że odważyli się drażnić najpotężniejszego króla Francji. Ale poczyniwszy po drodze to krótkie przypomnienie, niech będzie wolno pokazać rozległość plemienia i wielkość ludu w oparciu o świadectwo innego historyka. Chociaż bowiem na początku wprowadziliśmy świadectw starszych na temat starożytności i wielkości nie do pogardzenia, są nowsi. Wspierają bowiem chwiejące się zaufanie. Sami też doznają wsparcia w zestawieniu ze starymi i są poprawiani. Helmold jest tym, którego świadectwo przywołujemy. Za Fryderyka I, przywracając nowemu kościołowi lubeckiemu obszar i starożytność, przyłączając na powrót nowy kościół lubecki do obszaru. Wandali, którą owi, jak i reszta, nazywają Sklawia. Ludy słowiańskie, powiada, zamieszkują na brzegu Morza Bałtyckiego. Łuk zaś tego morza rozpościera się na wschód od Oceanu Zachodniego, obejmując Chersones i Cymbrów, ten teren rozdzielając jedno od drugiego. Nazywa się je bałtyckim dlatego, że na sposób pasa długim traktem przez regiony scytyjskie się rozciąga aż do Grecji. Tu niech będzie wolno Helmoldzie wtrącić za pozwoleniem. Nie zupełnie rozumiem, jaki to ma być Belteus, bo nie wierzę, żeby nasze morze rozciągało się do Grecji, albowiem opisy geografów i kosmografów mówią co innego, a świadectwa wychodzących przeciwko tobie mówią, bowiem dochodzą na piechotę z Rosji do Szwecji i z Liwonii do Litwy i znowu do Polski. Żadnego morza. Gdzie więc jest pas do Grecji? Nazywa się zaś Morzem Bałtyckim od Półwyspu Bałtyckiego, który obejmuje trzy królestwa północne – Danię, Szwecję, Norwegię. Świadkiem tego Pliniusz, który wprowadza swoich autorów, zatem nie od pasa, który ty wymyślasz, lecz od Półwyspu Bałtyckiego nazywa się Morze Bałtyckie. Kontynuuje teraz nasz świadek. I dlatego nazywa je Morzem Barbarzyńskim albo Morzem Scytyjskim, ludy barbarzyńskie, które obmywa. Dodaje, że nazywane jest i germańskim, niemieckim, szwedzkim i sarmackim. Świadkiem Korneliusz Tacyt, najbardziej staranny badacz Germanii. Rozdział 18. Nad tym morzem, powiada Helmold, zamieszkują wokół liczne plemiona i narody, mianowicie Danowie, Sweonowie, których nazywamy Normanami, północne wybrzeże obejmuje wszystkie na nim wyspy, a brzeg południowy zamieszkują rody Słowian. Od wschodu pierwsi są Rusowie, następnie Polacy, mający od północy Prusów, lud różniący się obyczajami i językiem. Od południa Czechów i tych, co się zowią Morachi, teraz Morawami, następnie Karyntyjczycy oraz Serbołżanie. Także jeżeli dorzucisz Węgry,
do strony słowiańszczyzny, jak chcą niektórzy, ponieważ nie różnią się ani wyglądem, ani językiem. Obszar języka słowiańskiego wzrasta aż tak, że prawie nie można go ogarnąć. To wszystko słowa Helmolda. Uważaj, czytelniku, to co rzeczy o Węgrach nie zasługuje na wiarę. Wszyscy bowiem poświadczają, że Węgrzy od Słowian różnią się językiem. Trzymamy się chronologii wyjścia Węgrów z ich Scytii. Słowianie zaś wedle wszelkiej pamięci trzymali swój region do sarmackich pól. Nie dopuszczamy więc żadnej uwagi na temat Węgrów, gdy mówimy o Wandalach. Oto świadek. Wszystkie te narody, powiada, oprócz Prusów, przyozdabiają się tytułem chrześcijaństwa. Ruś bowiem wierzy od dawna. Ruś zaś nazywana jest przez Danów Ostrogard, przez to, że jest położona na wschodzie, obfituje we wszelkie dobra. Nazywa ją także Kunigard, dlatego że była tam kiedyś siedziba Hunów. Jej stolicą jest miasto zwane Kwe. Nie odkryliśmy jednak, żeby to uczeni przyjęli na wiarę, chyba że we wszystkich swoich spostrzeżeniach bardziej oglądają się na Greków niż na łacinników. Prusowie w tym wieku jeszcze nie przyjęli światła wiary. Ludzie obdarzeni licznymi dobrami naturalnymi, bardzo ludzcy wobec cierpiących niedole, będących w ciężkim położeniu, służą pomocą również tym zbłąkanym na morzu albo są napadani przez piratów, żeby im przyjść z pomocą. Złota i srebra nie bardzo cenią. Mają mnóstwo zagranicznych skór i futer, których zapach dostarczał śmiertelnej trucizny naszemu pysznemu światu, a oni właśnie używają tego gnoju z naszym, ufam, potępieniem. Gdy wzdychamy do tchórzej szaty, jakby do największego szczęścia, zatem w miejsce wełnianej odzieży, którą zwiemy faldones, oni oferują tak cenne skóry tchórzy. Dużo by można mówić chwalebnego o tym ludzie pod względem obyczajów, gdyby tylko mieli wiarę Chrystusową, której głosicieli straszliwie prześladują. U nich został uwieńczony męczeństwem ów sławny biskup czeski Wojciech Adalbertus. Aż do dzisiaj rzeczywiście u nich wprawdzie wszystko pozostałe jest wspólne z nami, jest zabroniony jednak dostęp do gajów i źródeł, o których mniemają, że przez wejście chrześcijan zostają zbrukane. Za pożywienie mają mięso zwierząt pociągowych, czyli bydlęce, do picia używają mleka i krwi, także mówi się, iż się upijają. Ludzie są śniadzi, o czerwonej twarzy i owłosieni, ponadto niedostępni przez bagna, nie cierpią wśród siebie żadnej władzy. Przechodzę do Węgrów. Znamy ich przybycie na te ziemie, które starsi nazywali Panoniami, niezwykłe miejsce pobytu zewnętrznych ludów. Tam się osiedlali Goci i Hunowie, Gepidzi, tam Herulowie, Longobardowie i ponownie Hunowie, aż pognębieni przez Karola Wielkiego opuścili siedliska dla przybywających Węgrów. Karyntyjczycy mają najbliżej do Bawarów, lud oddany wobec boskiego kultu i religijny. Nie ma innego poczciwszego plemienia i bardziej oddanego pod względem praktyk bożych i szacunku dla kapłanów. Rozdział 19. Pojawia się następnie nasz świadek. Czechy mają króla i walecznych mężów. Są pełne kościołów i boskiego kultu. Polska, wielka prowincja Słowian. Powiadają, że trzecie jej królestwo rozciąga się na Ruś. Dzieli się na 8 biskupstw. Teraz rządzą nią książęta, a podlega i służy i ona, tak jak i Czechy, pod daniną cesarskiemu majestatowi. Polacy mają ten sam rodzaj uzbrojenia i sposób prowadzenia wojowania. Ilekroć bowiem zostają wezwani na wojny zewnętrzne, są oczywiście waleczni i dzielni w starciu, ale w grabieży i mordowaniu bardzo okrutni. Nie oszczędzają i klasztorów, i kościołów, ani cmentarzy. Ale wplątują się w wojny zewnętrzne nie z innego powodu, jak po dopuszczeniu warunków, że ulegną rabunkowej konfiskacie ziemie objęte ochroną świętych miejsc. Stąd także się zdarza, że z powodu chciwości łupów wykorzystują często zaprzyjaźnionych jak wrogów. Z tego powodu bardzo rzadko są pozyskiwani do jakichś wojennych konieczności i potrzeb. To wszystko słowo w słowo opisy Helmolda o Czechach i Polakach oraz pozostałych Wandalach wschodnich, oprócz tego, co wstawiłem u Węgrzech. Uznałem, że należy to ostatnio o Polakach powtórzyć, dlatego byśmy poznali stan owych czasów i potwierdzili jego świadectwem najrozleglejszą nację jednego plemienia Wandalów.
Spowodowaliśmy zaś, że świadek mówi przed swoim powstaniem, urodzeniem i prawdziwe czasy, ponieważ należało to potwierdzić i umocnić o jednym narodzie najobszerniejszego plemienia, w co nawet dzisiaj wielu z trudem wierzy. Dołącza jeszcze to, gdzie się Polska kończy. Dochodzi się do największej prowincji Słowian, do tych, którzy od dawna zowią się Wandalami, teraz zaś Winami czy Winulami. Pierwszymi z nich są Pomorzanie. Ich siedlisko rozciąga się aż do Odry. Odra zaś jest najbogatszą rzeką regionu słowiańskiego. Powstaje w najgłębszym wąwozie Morachów, Morachi, czyli Morawy, które znajdują się na wschodzie Czech, gdzie Iłaba bierze początek. I nie są oddalone od siebie długimi obszarami, ale płyną różnym biegiem. Łaba bowiem, spadając na zachód, pierwszym impetem opływa Czechy z Serbołu Życzanami. W środkowym biegu oddziela Słowian od Sasów. Na koniec, dzieląc prowincję hamburską od bremeńskiej, triumfalnie wpada do oceanu, czyli Morza Brytyjskiego. Odra zaś, zwracając się na północ, przechodzi przez środkowe ludy Winulów, oddzielając Pomorzan od Wieletów, Wilisi. W jej ujściu, które opływa otwarty Bałtyk, było niegdyś znakomite miasto, państwo, które nazywano Winnetą. Stąd bowiem strumień ma nazwę pozostałą po poprawce, że nazywa się dziwną Divinov. Nie istnieje taka żadna rzeka, której by odpowiadało i do której byłoby podobne jak Panis i Suveus, do ujścia swego otrzymują nazwę po wielkim jeziorze, którą miały wcześniej, lecz w jeziorze utraciły. Otóż dziwna, strumień z jeziora chyba otrzymała nazwę od miasta. Nie wiadomo skąd się bierze, zwłaszcza że Helmold mówi, że u ujścia Odry do morza było owo miasto, jak świadczyła rzeka Odra, lecz nie zachowuje nazwy od owej rzeki. Poza tym jest prawdopodobne, że zachowała od tego niegdyś kwitnącego miasta. Dzisiaj nie ma żadnych śladów po nim. Osobliwe zaś, że nasz Sas, gramatyk, wracając do najdawniejszych czasów, nie napomyka o nim. Zostało to wtrącone na podstawie Helmolda, który idąc za tym następnie konkluduje i tak. Było miasto, powiada znakomita niegdyś Wineta, przedstawiające bardzo sławną stację dla barbarzyńców i Greków w okolicy. O chwale tego miasta należy wspomnieć co nieco godnego powieści, ponieważ są deklamowane jakieś wielkie i mało prawdopodobne historie. Rozdział 20. Było ono zgoła największe, powiada, ze wszystkich miast, jakie zawiera Europa. Zamieszkują je Grecy i barbarzyńcy, pomieszani z innymi ludami. Nawet i Sasi, przybysze, otrzymali jednakową możność wspólnego życia. Choć jednak przybywający tam nie deklarowali wiary chrześcijańskiej, bo wszyscy do czasu upadku tego miasta błądzili w rytuałach pogańskich. To pod względem pozostałych obyczajów nie można było znaleźć żadnego ludu uczciwszego lub życzliwszego. Miasto zamożne, a bogate, przez towary wszystkich narodów miało wszystko, co przyjemne i rzadkie. To miasto najzasobniejsze pewien król Danów, otoczywszy ogromną flotą, doszczętnie zniszczył, opowiadają. Dotąd są dostępne świadectwa i pamiątki owego starożytnego miasta. Widać tam Neptuna potrójnej natury. Trzy cieśniny morskie bowiem opływają tę wyspę. Jedna z nich, powiadają, ma postać bardzo zieloną, druga białawą, trzecia wściekłym ruchem sroży się wiecznymi burzami i sztormami. Miasto to nazywano Winetą od ludu Winetów, Viniti, na których ziemi się znajdowało, albo można powiedzieć, że plemię wzięło nazwę od miasta. Zniszczone zaś zostało przez domową niezgodę obywateli. To najgorsza zaraza wszystkich miast. Tak bowiem zginęły i przepadły największe miasta kwitnące od wieku. Albowiem Goci, Wandalowie, Sasi i jacyś inni w danym mieście mieszkający, zwróciwszy się na siebie, skoro każdy dla siebie domagał się pierwszeństwa, prymatu czy przywództwa, sprawili, że najbogatsze miasta, zgnębione przez wojnę, pustoszały i były równane z ziemią. Goci bowiem, którzy zamieszkiwali, wzywali Haralda, króla ich plemienia w Szwecji. Ów zaś towarzyszył się wojennie z Hemingiem, królem Danów, który przypada na czasy i sięga czasów blisko Karola, króla Franków i Germanów, bowiem nawet panującego wtedy. Królowie ci, napadłszy miasto, zdobyli je. Przekazali żołnierzom do grabieży, następnie zrównali z ziemią.
Ponieważ zaś Sas Duński, pisarz, nic nie wspomina o tej ekspedycji i wyprawie, przez zaniedbanie z czasem doszło do niejasności w jego historii. Z upadkiem tego miasta powstało, jestem skłonny wierzyć, na Gotlandii to, które teraz się widzi. Wisby czy Wisbu. Niegdyś, jak można zauważyć, bardzo bogate i zasobne i upadłe. Po Winecie targowisko, port handlowy. Wszystkich okolicznych ludów i gotów, Duńczyków, Wandalów, Rusów, Sasów, Samburgów, Prusów, Estończyków i jakie tylko inne wówczas kwitły. Ale zupełnie nie widzę Greków, o których wspominał Helmold. W jaki sposób mogliby sięgnąć tej krawędzi morza? Grecja leży bowiem daleko nad Morzem Śródziemnym dla północnego brzegu Europy, czyli do nas pozostających na północy południowym. Szlachetną starożytność miasta Wisby poświadczają szylkretowe domy, żelazne drzwi, miedziane okna oraz że stąd także należy oczekiwać, jak powiadają, morskiego prawa. Są i inne ludy Wandalów, które żyją pomiędzy Odrą i Łabą, drugim łukiem rozciągając się na południe, takie jak Herulowie lub Eweldowie, Hawolanie, którzy zamieszkują w dorzeczach rzek Haveli, Habela lub Obła oraz Doksy, Lubuszanie, Lembusi i Winulowie, Stodoranie z wieloma innymi. Za łagodnym, a wartkim brzegiem Odry i różnymi ludami Pomorza pojawia się po stronie zachodniej prowincja Winulów, tych, którzy zowią się Dolenzi, Dolencowie, czyli Ratari. Najbardziej znane ich miasto Redhere, siedziba bogaństwa. Jest tam wielka świątynia zbudowana dla demonów, bóstw, z których naczelnym jest Radegast. Jego posąg wyłożony złotem, jego łoże purpurą. Samo miasto ma 9 bram, ze wszystkich stron zamkniętych głębokim jeziorem. Przejście umożliwia most drewniany, przez który jednak pozwala się przechodzić ofiarnikom lub proszącym o odpowiedź wyrocznie. Następnie dochodzi się do Circipani, czyli Kcynian, Chyżanie. Tych od Doleńców i Redarów oddziela rzeka Panis i miasto Wineta, Kcynianie i Recipani. Z tej strony rzeki Panis Doleńcowie, a za rzeką Panis Redarowie. Te cztery ludy nazywają, z racji męstwa, Wilsami czy Lutykami. Poza owymi istnieją Lingoni i Wernawi. Po tych idą Obodrzyci, ich miastem Mecklenburg. Stąd ku nam Połabianie, ich miastem Ratisborg, obecnie Erezemburg. Następnie przechodzi w rzekę Trawę, czy Trawena, do naszej prowincji Wagri, która, jak powiedzieliśmy wyżej, już się nazywa Holsztyn. Miastem tej prowincji było niegdyś nadmorskie Aldenburg. Rozdział 21. Są i wyspy Morza Bałtyckiego zamieszkałe przez Słowian. Jedna z nich nazywa się Fimbre. Ja od dawien dawna nazywam je Cymbrią. Leży ona naprzeciwko Wagri, tak, że jest widoczna z Aldenburga. Druga wyspa, daleko większa, lecz naprzeciwko Wilsów, zamieszkują ją Ranowie, zwani Rugianami, najdzielniejsze plemię Słowian. Tylko oni mają króla. Bez ich, królów, zdania nie godzi się niczego uczynić w zakresie spraw publicznych. Do tego stopnia się ich lękają z powodu ich zażyłości z bogami lub raczej demonami, których darzą większym kultem niż innych. To są wszystkie ludy rozproszone Winulów po regionach, prowincjach i wyspach morskich. Całe to ludzkie plemię oddane bałwochwalstwu, wciąż się wałęsające, ruchliwe i zajmujące się piractwem. Wrogie z jednej strony Duńczykom, z drugiej Sasom. Nader często więc i różne sposoby próbowano zręcznością wszelkich cesarzy i władców i kapłanów, czyżby owe buntownicze i niewierne ludy nie mogły zostać nakłonione w jakimś stopniu do poznania boskiego imienia i łaski wiary. To są dosłownie świadectwa Helmolda o tym szczepie.
Chciałbym, żeby powiedział także o południowych granicach. Wyznaczył te od wschodu na zachód i na północ. Są jednak pewne ewidentne dokumenty, że od Polski do Śląska, a stąd do Marchii Nowej i Starej, przez diecezję magdeburską i halberstadzką, aż do gór hercyńskich, a stąd do rzeki Wezery, Wisula, na zachód, cała ta prowincja należała do Wandalów. Ale Sasi, schodzący z gór od południa i przechodzący Wezerę od zachodu, zwolna, po trosze wypędziwszy Wandalów, uczynili prowincję swoją. Aż z biegiem czasu to samo zrobili we wspomnianej Marchii i w całej prowincji nadmorskiej, która cała przekłada język i obyczaje Sasów. Rozdział 22. Z poszczególnych zaś miast, jakie Helmold wspomina, że były w plemieniu Aldenburg, ostatni w Wagrii, obecnie Holsztejn, Ratisburg także już, jak też i inne wspomniane, widzimy, że upadł z miejskością sprowadzoną do wiejskiego pożytku. Mecklenburg przeszedł do sąsiedniego Wismaru. Ale nie jesteśmy pewni co do śródziemnomorskiej Retry oraz Winety. O Retrze jako śródziemnomorskiej metropolii podejrzewałbym, że niegdyś była tam, gdzie teraz Brandenburg opasany bagnami i strumieniami, chyba że w czasach Helmolda już zmieniła i religię, i język. Pierwszy bowiem król rzymski Henryk uczynił ją kolonią saską, ustanowiwszy tam margrabiego, o czym powiemy. Tu zaś autor nasz mówi o mieście, które w jego czasie pozostawało w pogaństwie. Zatem uwierzyłbym, że Retra była w tej ziemi, która teraz nazywa się Stargardem, nad Wielkim Jeziorem i w miejscu Rabele, Rewal. Ponieważ nazwa wandalska Starigrad we wspólnym określeniu wskazuje na wielkie i starożytne miasto, którego właściwym było miasto Retre. Pytamy o Winetę, znakomite niegdyś miasto, które, jak przypomina nasz świadek, kiedyś kwitnące i nieporównywalne do wszystkich miast europejskich, powiedzielibyśmy, że mogło być tylko u ujścia strumienia Dziwna do morza. Istniało Archon albo Julinum, obydwa królowie duńscy splądrowali i zniszczyli kompletnie. Co do nazwy zaś odkryliśmy, że przesławne miasta Wandali jedne Danowie, czyli Duńczycy, inne Wandalowie nazywali. To bowiem Wandalowie nazywali Starigard, Sasi Aldenburg, Duńczycy zwali Brannesia. Mogło tak być, że to, co pisarz duński nazywał, czy to Archon na Rugi, czy Julinum na kontynencie, Wandalowie nazywali w swoim języku Winetą. W niejasnych sprawach bowiem jest miejsce na przypuszczenia. O Archon od razu nasuwa się myśl, że była na wyspie Rugi, która z różnych boków jest opływana różnymi cieśninami, o czym ów wspomniał jako niezwykłości w mieście. Nie była to nieprzyjemna konfabulacja i współzmyślenie ze świadkiem, ponieważ do wyszperania starożytności, tam, gdzie brak roczników i kronik, wolno dociekać się do przypuszczeń. Rozdział 23. Plemię to zwłaszcza morskie prowadziło, jak przekazuje Sas Gramatyk, historyk plemienia duńskiego, ustawiczne wojny z Duńczykami. Do niego również, jak podają, dotarł wielki ów władca, cesarz Karol, ujarzmiwszy na długo Sasów po tym, jak przycisnął Tassilona, księcia bawarskiego, po podbiciu Longobardów w Italii, wznawiającego wojny dla Dezyderiusza, który miał i trzymał jego córkę. I po pierwszym poddaniu perfidnie pojmanego, oskarżonego o obrazę majestatu, osądził i rozkazał ogolić do życia mniszego wraz z synem. Zanim dotarł do Hunów niosących pomoc Bawarom, napada na szczep wandalski Wilsów i podbija przy jakiejś okazji. Jedną, ale wielką bitwą tak poskromił plemię, że obiecali na przyszłość wykonywać rozkazy. Otóż Wilsowie zamieszkują nad rzeką Hanelą. Samo miasto przedstawia nazwę Wilsenacum. Był wtedy rok po narodzeniu Chrystusa i daniu zbawienia światu 789. Kiedy to, jak powiedzieliśmy, Karol, mając zamiar ruszyć na Wilsów, zbudował dwa mosty na Łabie i z obu stron umocnił załogami i strażami, ażeby nie zostały zajęte przez przeciwników do zamknięcia powrotu.
Wszedłszy zaś do prowincji szeroko plądruje wszelkie ziemie, gdy nikt nie wierzy, by można było przeciwstawić się najpotężniejszemu królowi. Mieszkańcy ziemi spodziewają się, tkwiąc bezpiecznie na bezdrożnych bagnach, że wkrótce sobie pójdzie. On zaś nie ustając, w gnębieniu zmusił przeciwników do poddania się. Otóż kroniki nie podają, czy w układach uczynił jakąś wzmiankę o religii. Jeśli nie, co się nasuwa? Nie można było tak prędko zmusić ludu do przyjęcia religii. Pamiętając, ile czasu i wysiłku musiano włożyć w stosunku do Sasów, żeby ich poddać sakramentom zbawienia. W tym czasie obodrzyci zanieśli skargę do króla na współplemieńców, gdyż owi, zjednoczeni już z wodzami Karola prowadzącymi wojnę w Saksonii, byli uważani za sprzymierzonych z Królestwem Francji. Sasi zostali zawezwani do tej walki w obronie obodrzytów przez wodzów tegoż króla. Byli wprawdzie obecni ciałem, lecz nie dość wiernie się przykładali, ponieważ nieprzyjaźnie usposobieni znosili jarzmo galijskie. Albowiem nie wcześniej się uspokoili niż po odrzuceniu brzemienia czasowej i świeckiej władzy. Zdali się na biskupów i zdawało się, że dadzą się powściągnąć tylko więzami boskiej religii. Chociaż i w owym nie brakowało siły i potęgi świeckiego miecza. Ale Sasom wystarczyła wolność dana na pozór, ponieważ nie cierpieli króla i poborcy podatków. Długo więc trwała praca nad odswojeniem Sasów z zaprzysięgami Chrystusa, ale daleko większa z podbojem ludów duńskiego, normańskiego i szwedzkiego, co pokazaliśmy i pokazujemy wystarczająco w naszej metropolii. Rozdział 24. Stąd zaś, gdy już śmierć zabrała Karola Wielkiego, kiedy jego syn Ludwik, nastając w cesarstwie i królestwie, zwołał Sejm Cesarstwa we Frankfurcie, przybyli do tego miejsca książęta i naczelnicy Wilsów, dwaj bracia, w młodzieńczym wieku, wierni sprzymierzeńcy do cesarza. Wybrali go na arbitra i sędziego w sprawie sukcesji po ojcu i władzy. Ich ojciec, umierając zgodnie z prawami wieku, przeznaczył starszego, ale ten niezdolny z powodu gnuśności i opieszałości do władania jest nieuznawany przez lud, który przedkłada we wszystkim młodszego. W tak wielkim zaś sporze Ludwik, cesarz wybrany na sędziego, gdy poznał upodobania ludu, przysądził królestwo młodszemu. Starszego zaspokajając i w to miejsce innymi warunkami, stanowiskami i propozycjami. Dawszy podarunki i godności, odesłał ich uspokojonych do siebie. Ale co do religii, to nic się wówczas nie wydarzyło, bowiem pośród wszystkich ludów plemion północnych jedynie wandalska prowincja pozostawała twardsza od pozostałych i nieskora do uwierzenia. Lecz jednak jest wiele ludów wandalskich, jak pokazaliśmy. Ci z nich, co się zową winulami, po wielkiej części mają wzgląd na parafię hamburską. Bowiem oprócz zaszczytu siedziby metropolitalnej, która obejmuje wszystkie narody, czyli królestwa i północy, kościół hamburski miał określone granice swojej parafii. Najdalszą mianowicie są Saksonii, która jest po części i po tej stronie Łaby, obejmującą trzy ludy Dytmarów, Holsatów, Sturmariów. Stąd rozciągają się granice do Winitów, tych, co się nazywają Wagiri, obożyci, Kissini i Circipani, aż do rzeki Panis i miasta Demyn. Tam była granica parafii hamburskiej. Nie dziwi więc, że najdogodniejsi prałaci, biskupi, misjonarze i ewangelizatorzy Oskar i Rembert i szósty w kolejności Unni, którzy mieli ogromną chęć nawracania pogan, tak bardzo nie dali się poznać, jeśli chodzi o staranie o wandalów, że, jak czytamy, ani sami, ani przez swoich pomocników niczego u nich nie osiągnęli. Sprawiła to, jak sądzę, nieprzezwyciężona twardość tego ludu, ale też gnuśność i opieszałość misjonarzy. Mieli oni zapał i tak płomienne uczucie względem zbawienia pogan, że nie szczędzili ani środków, ani życia, jeżeli tylko gdzieś, kiedyś pokazała się i zabłysła nadzieja zbawienia. Rozdział 25.
Starożytna relacja dawnych przodków przekazuje, że w czasach Ludwika II, był to król Germanii, syn cesarza Ludwika, wyszedłszy z Corbeis, mnisi odznaczający się świętością, spragnieni zbawienia pogan, zdecydowali się na podjęcie niebezpieczeństw dla rozpowszechniania Słowa Bożego. Przeszedłszy prowincje licznych Wandalów, doszli do morskich Rugianów, gdzie było zarzewie błędów i siedlisko bałwochwalstwa. Głosząc więc słowo życia z wszelką ufnością, całą tę wyspę, jak powiadają, pozyskali dla Chrystusa. Tam też założyli i ufundowali kaplicę na cześć Pana Zbawiciela, na pamiątkę świętego Wita, patrona Corbeis. Potem jednak, jak za boskimi przyzwoleniami nastąpiły zmiany, Rugianie odstąpili od wiary, wypędziwszy natychmiast kapłanów oraz chrześcijan, obrócili religię w przesąd. Albowiem świętego Wita, którego my wyznajemy jako świętego męczennika i wybranego sługę Chrystusowego, oni zaczęli czcić jako Boga, przedkładając stworzenie nad Stwórcę, nazywali go Svente Vitem. Nie było to potem takiego barbarzyństwa pod niebem, które by bardziej przerażało chrześcijan i kapłanów. Chlubili się samym imieniem świętego Wita, dedykowali, poświęcili mu nawet świątynię i posąg z największą czcią, przydzielając owemu specjalnie prymat w boskości. Ze wszystkich też prowincji wandalskich proszono stamtąd o wróżby i odpowiedzi oraz składano coroczne dary ofiarne. Ale nawet kupcy, którzy się przypadkiem do owych siedzib dostali, nie mieli żadnej możliwości sprzedawania swoich towarów lub kupowania innych, jeżeli wcześniej nie uiścili ich Bogu ofiary od towarów. Swojego kapłana czczono nie mniej niż króla. Od tego zatem czasu, gdy po raz pierwszy poniechali wiary chrześcijańskiej, przesąd i zabobon ten trwał u Rugian nadal. Ten burzliwy czas wojen rzeczywiście bardzo przeszkadzał ludom wandalskim i pozostałym plemionom w przyjmowaniu wiary. Kiedy Normanowie się burzą, na całym morskim brzegu zrobiło się groźnie. Do Galii aż sięgając. Następnie wojsko Normanów było zbieraniną, składającą się z najdzielniejszych spośród Duńczyków, Speonów i Norwegów. Przez jedno pragnienie łupienia przede wszystkim ujarzmili Wandalów, którzy zdawali się najbliżsi. Następnie pustoszyli pozostałe pogranicze królestwa na morzu i na lądzie. Te sprawy wyłuszczyliśmy w pełni w Norwegii, ale częściowo i w Saksonii, naszych dziełach. Niemało sił dodawało im to pomniejszenie się Cesarstwa Rzymskiego, które powstało po czasach starszego Ludwika, wcześniej zaś skutkiem wojen wewnętrznych, potem podzielone na cztery części. Cała bardzo obszerna dziedzina pierwszego Karola była rządzona, podlegając czterem małym królom, czyli książętom. Wiadomo zatem, że w owym czasie Normanowie przez Ligeris podpadli, zniweczyli Turonów, mieszkańców regionu Tours. Przez Sekwany oblegli Paryż, że Karol, król Galii, zmuszony orężnie, złotem wykupił się od spustoszenia królestwa. Następnie owi spustoszyli Lotaryngię i podbili Fryzję. Ludwik zaś, król Germanii, powstrzymał Normanów przez bitwy układami w ten sposób, że gdy spustoszyli całą Francję i jego królestwo, nie wyrządzali szkód. Po jego śmierci wszystko zaczęło się mieszać, bowiem Czesi, Serbołużyczanie, Susi czy Sasi i dawni Wandalowie, których ów miał za lenników, zrzucili jarzmo serwitutu. Rozdział 26. Po okresowych przerwach zapanowania Konrada zrodziło się ciężkie wtargnięcie Węgrów. Ci demolowali nie tylko Saksonię i inne prowincje z tej strony Renu, lecz i po drugiej stronie Renu Lotaryngię i Francję. Duńczycy także, mając wsparcie Wandalów, najpierw Sasów Załabskich, będących po drugiej stronie Łaby, następnie przeprawiwszy się przez rzekę, wstrząsali i nawiedzali Saksonię wielkim terrorem i strachem. Tymczasem jednak musimy trochę głośniej powtórzyć o Węgrach. Świętopełk. W tym okresie król morawski. W posiadaniu miał Czechy, Śląsk i Polskę. Zabrawszy śmiałość z racji wielkości dziedziny, odmawiał płacenia danin cesarzowi rzymskiemu, najdzielniejszemu władcy, przez jakiś czas płacił Ludwikowi, królowi Germanii. Prosi się o wielką wojnę.
Niemniej jednak opiera się wielkimi siłami. Często z różnym szczęściem toczą się walki w polu. Żadnej stronie nie dostało się zwycięstwo. Przy równych siłach odstąpiono od siebie. Siedzieli wtedy Węgrzy, nowy lud, u zapór, które im król Moraw postawił i nie było żadnej możliwości przekroczenia i wejścia. Cesarz, który postanowił nie wracać z Moraw, jak tylko zwycięzcą rozglądał się na wszystkie strony za posiłkami. Usłyszał, że u boku Morawian siedzi wielki lud, który czeka na stosowną okazję do przejścia. Posłał do tego szczepu zaufanego męża, żeby rozmawiał z nimi o układzie dla prowadzenia wojny z królem Moraw. Gdy zgodzili się ze zdaniem cesarza, wyruszywszy sam ze swoim wojskiem, otworzył Węgrom przejście i wpuścił plemię wrogie ludom chrześcijańskim. Przysporzyli potem prowincjom nieskończonych nieszczęść. Ale wtedy, posłużywszy się wysiłkiem, cesarz w aktualnej wojnie starł się z królem Mora w wielkiej bitwie. Wzmocniony tak wielkimi zasobami, pokonał króla i wygubiwszy wielu oraz pojmawszy, zmusił przeciwnika do ucieczki. Ów, wyślizgnąwszy się, schronił się w głębokim ustroniu, porzuciwszy oręż i strój królewski, udał się do jakiegoś samotnika poświęconego Chrystusowi. Zważywszy wspólnoty świętości u niego, aż do końca życia pełnił życie pustelnika. Dopiero już prawie umierając, odkrył się, kim jest. Idąc na spoczynek w pokoju Chrystusowym, zasłużył na lepsze królowanie. Wówczas Czechy, Polska i Śląsk, każda prowincja ustanowiła swojego księcia. Żyjąc wolno, daniny jednak z wierzchności w nadaniu choćby umiarkowanym płaciły cesarstwu rzymskiemu. Od tego czasu plemię Węgrów źle traktowało prowincje chrześcijańskie. Było to zaś rok około 900 od narodzenia Chrystusa. Rozdział 27. Otóż kiedy do cesarstwa rzymskiego został dobrany książę Saksonii Henryk jako król rzymski, powstrzymał po większej części bezczelne akcje Węgrów, albowiem pokonał plemię, jak powiedzieliśmy, w Saksonii w bardzo wielkiej bitwie i udowodnił, że stali w jego prowincji. Także Czechów oraz Wandalów, Serbo-Łużyczan oswojonych przez innych królów i pozostałe ludy wandalskie w jednej wielkiej bitwie do tego stopnia złamał, że reszta, których pozostało bardzo niewiele, obiecała daninę królowi i ponadto dobrowolnie Bogu chrześcijaństwo. Podówczas pierwszorzędne miasto Wandalów, Brandenburg, także Henryk oblegał zimą i z wielkim trudem zdobył, mocując obozy na lodzie. Umocnił zamek miśnieński na wypadek buntu szczepu. Postawił im na czele mężów skrzętnych i pilnych, którzy potrafili zmusić opieszałych do wykonywania rozkazów i zatrzymać w wieże. Był to początek margrabiów, dzisiejszych książąt, elektorów. W tych czasach tenże Henryk założył miasto, które się nazywa Delmborg, ustanawiając w nim panieński klasztor. Zaopatrzył w wielką włość ziemską, która dzisiaj nazywa się Vogtland, Terra Advocatorum. Byli wtedy pomocnicy mniszek, którymi teraz są czterej baronowie. Ich nazwiska to von Gera, von Wida, von Plavis, von Rutze. Następnie Henryk, wkroczywszy do Danii z wojskiem, pierwszym od razu atakiem, tak wystraszył króla Gormona, że ten, wysławszy herolda, przekazał, iż wykona polecenia i rozkazy i pokornie prosi o pokój. W ten sposób zwycięski Henryk, stawiając granice swojego królestwa pod Szlezwikiem, ustanowił margrabiego i nakazał stworzyć saską kolonię. Przedtem zrobił podobnie na ziemi wandalskiej w znakomitym mieście Brandenburgu. Lecz szczęśliwiej wyszedł w Wandalii niż w Danii, bowiem w Szlezwiku z jego życiem skończył się i marchionat. Gdy mianowicie kończył on życie, Duńczycy zrzucili przyjęte jarzmo. Zabiwszy margrabiego, wyrzucili saską kolonię. Także sąsiadujący z Duńczykami Wandalowie odzyskali dawną wolność, odrzuciwszy daninę z chrześcijaństwem. Rozdział 28.
Od czasu zaś Ludwika, króla Niemiec, Czechy były w znacznej części chrześcijańskie. Albowiem wspomniany król wypowiedział im wojnę i pokonał także że 14 wodzów i książąt tej prowincji. W jego obecności przyjęło święty chrzest, a następnie płaciło daniny. Chociaż w czeskiej historii zda się wcześniej wprowadzano wiarę, jako pierwszy poddał się chrztowi odnowy król Bożywoj, gdy już rządził Arnulf jako cesarz. Był to wnuk wspomnianego Ludwika, syna Karlomana. Rzeczywiście mogło się tak stać, że wcześniej 14 wodzów, baronów lub komesów zostało ochrzczonych za Ludwika. Pierwszym natomiast spośród głównych dowódców całej prowincji był ów Bożywoj. Od tego czasu wiara Chrystusowa pozostawała w Czechach. Bożywoj więc był 10. wodzem od owego pierwszego Zetona, od którego zaczynają ich kroniki. Chociaż, jak pokazaliśmy przedtem, daleko starsze jest zamieszkiwanie Czechów w ich górach. Ów zaś Bożywoj umierając pozostawił syna Władysława, Wratysława. Był bowiem jeszcze inny syn, Spicygniew, starszy, ponieważ panował w czasie suszy. Umierając pozostawił władzę Czech bratu. Wratysław, książę Czech, rządził, kiedy Ludwik III już władał cesarstwem rzymskim. Umierając, pozostawił zaś dwóch synów, Wacława, Wacławus i Bolesława, Bolisławus, młodzieńców o odmiennym charakterze. Albowiem Wacława cechowało niewiarygodne oddanie wierze Chrystusowej. Brat tylko z imienia może być nazywany chrześcijaninem. Próżność światową przedkładał ponad religię. Sprawiedliwość wymierzał nie wedle słuszności i dobra, lecz siłą oręża. Wacław codziennie postępował drogami sprawiedliwości do tego stopnia, że zdawał się lubiany przez wszystkich z powodu umiarkowania i pobożności. I tak bardzo się Bogu zasłużył, że wsławił się kilkoma znakami. Zrodziła się braterska rywalizacja co do męstwa. Bolesław bowiem pod wpływem matki, gdy oskarżył szafarza jałmużn o trwonienie ojcowskich zasobów, powstając na brata, zabił go. Ów przeniesiony do lepszego świata zasłużył na blask jeszcze większych znaków, tak że wkrótce został wpisany na listę świętych. Świętokradca Bolesław, kiedy po zamordowaniu brata jakiś czas panował, umierając pozostawił synów Bolesława i Stratysława. Syn Bolesław, nader podobny do stryja i ojca, poświęciwszy się cnocie w ślad za stryjem, oddany Bogu, sprawiedliwy dla ludu, jakim był, takim się okazywał. Stratysław zapisuje się do duchowieństwa. A gdy zostaje wybrany biskupem, wzgardził, ponieważ widać było, że nie tego stanowiska godności pragnął. Następnie zaś, gdy uparcie szukał innej pozycji, a nie mógł zostać odrzucony z racji wysokiego urodzenia, arcybiskup Moguncji próbuje go konsekrować. Ale zamiast błogosławieństwa przyszło przekleństwo, albowiem pod rękami konsekrującego został porwany przez demona i długo męczony w tej udręce, wyzioną nieszczęsną duszę. Bolesław pozostawił syna swojego imieniem trzeciego Bolesława. Władzy czeskiej podlegało wówczas znaczące miasto Kraków. Tak to zwykle bywa, że granice królestw przy zmienności losu albo się rozciągają, albo skracają. Kiedy więc rządził trzeci Bolesław, książę polski Mieszko, wzgardziwszy niedojrzałością Czecha, zajął Kraków i na nowo poddał pod swoje prawo. Z tego powodu doszło do wielkiej wojny. Przynosi to żelazem i ogniem liczne wzajemne szkody i nieszczęścia. Najpierw wielu zabitych ludzi. Następnie za wstawiennictwem naczelników zmieniającej się kolejno dziedziny dochodzi do rozmowy książąt o warunkach pokoju. Gdy Czech do nich dąży, nie zważa na podstęp i zasadzkę, gdy bowiem nie obawia się niczego takiego po Polaku Mieszku, zostaje zabity. Pozostawił on synów Jamira i Udalryka. Jamir, starszy urodzeniem, nastąpił po ojcu na dziedzinie. Udalryk, oddawszy się zewnętrznej służbie wojskowej, idzie z Henrykiem, królem rzymskim, tym, który jako pierwszy z domu Saksonii wstąpił na ten szczyt. Kiedy usłyszał, że ojczyzna ma problem z Polakami, otrzymawszy przyzwolenie od króla, powrócił do Czech. Z wielkim trudem odparłszy przeciwników, oślepił brata niezdolnego do panowania, ażeby kiedyś nie próbował odzyskać władzy. Rządził Czechami z wielką sławą.
Rozdział 29. Zwróćmy się następnie do wprowadzenia do spraw Polski, które jak Czech, tak owe także zasłynęły u nas przyjęciem chrześcijaństwa. Od tego bowiem czasu i Polacy i Czesi zadawali się z naszymi książętami i zaczęli być sławni, bo mieli tytuł ci, którzy wcześniej byli nieznani. Mieszko był księciem Polski i Polaków w tym czasie, gdy Henryk trzymał Królestwo Rzymskie, ale ów Mieszko, zajęty wojskiem, nie skłaniał się do religii. Miał syna Bolesława, imię to bowiem było wówczas w całym tym plemieniu czcigodne, także i Czesi i polscy książęta nader często się nim posługiwali. Do tego bardzo zdolnego młodzieńca przychodzi Wojciech Adalbertus, biskup praski, mąż w boskiej religii niezwykle żarliwy. A napotkawszy dobry grunt, w którym mógł zasiać ziarno Słowa Bożego, wychował Bolesława w wierze Chrystusowej i doprowadził do tego, że wkrótce zrobił go pełnym chrześcijaninem. Tymczasem po śmierci ojca na czele państwa stał w Polsce Bolesław. Biskup Wojciech wyruszył do pogan, wszędzie głosił Ewangelię Chrystusową. Przybył do Prusów. Im także zaczął przedstawiać imię Chrystusa z religią i obietnicą nieśmiertelnego królestwa. Ale czego chcesz u barbarzyńców? Umiar, skromność i rozwaga i łagodność męża przez jakiś czas powściągały ich przed okrucieństwem. Kiedy zaś stali się bardziej zawzięci, napadłszy męża najświętszego, zamordowali, wieńcząc go męczeństwem. Gdy Bolesław, usłyszawszy, że został zabity przez okrutników, najlepszy pasterz, któremu on zawdzięczał to, że był chrześcijaninem, poczuł ból i posławszy dary, wykupił święte ciało męczennika od wiarołomców i przeniósł do swojego miasta. Przyjąwszy je, uważał, że przyszło do niego bogactwo Krezusa i największego królestwa. Z Italii przybywali niektórzy kapłani oddani Chrystusowi, którzy starali się ewangelizować u wandalskich ludów za Chrystusem, ale najpierw postanowili nauczyć się z największym wysiłkiem rodzimego języka szczepu, żeby nie było potrzeby tłumacza. Długo trudząc się w tym usiłowaniu i mozoląc, siedzieli w swoich komórkach, nie dość bezpiecznych i umocnionych przed gwałtem i niesprawiedliwością. Najlepszy książę nakazał przygotować i zapewnić dla dobrych mężów to, co konieczne do życia. Niektórzy rozbójnicy zauważyli, że owi obcy mężowie często prowadzą rozmowy z księciem. Nie wiedzieli, o co chodzi. Gdy owi misjonarze rozmawiali z księciem z racji siania Ewangelii, ci sądzili, że cudzoziemcy i podróżnicy, którzy daleko odeszli od swojej ojczyzny, mają ukryte wielkie skarby. Napadłszy nocą, włamują się do izdebek, zabijają mężów i zabierają zaledwie jakieś małe wynagrodzenie, środki czy pieniądze, które tamci dostali od księcia, ze wstydem odchodząc. Książę zaś, pochowawszy pobożnie tych, co zostali zabici z powodu usiłowania świętej posługi, zaliczył słusznie do męczenników, którymi byli zabici dla Chrystusa. Tymczasem przy grobie biskupa Wojciecha mnożą się znaki i leci w świat wieść o męczenniku. Rozdział 30. Tymczasem Otto I, syn pierwszego Henryka, dla wielkości dokonań noszący przydomek Wielkiego, sprawował władzę cesarską. Obróciwszy się na wandalów, z taką siłą owych skrępował, że zobowiązali się i tym razem za życie jej ojczyznę płacić daninę i przyjąć chrześcijaństwo. I wielki lud pogański został ochrzczony. Dopiero wtedy zostały w Wandalii zbudowane kościoły. Stąd zaś, po tym jak powrócili do Italii, całą uwagę zwrócił na powołanie pogan, szczególnie Wandalów, ponieważ był przekonany, że owi ziszczali wszystko z Bożą współpracą i gdy jego prawica wszystko umacnia. Podbiwszy zaś ludy wandalskie i przymusiwszy do wiary chrześcijańskiej, Otton Wielki odnowił i wzmocnił słynne miasto Magdeburg na brzegu rzeki Łaby. Ustanowiwszy je metropolią dla Wandalów, spowodował, że został konsekrowany tamże na arcybiskupa Adalbert, mąż największej świętości. On jako pierwszy ustanowiony w Magdeburgu przez 20 lat skrzętnie zarządzał biskupstwem i głosząc Ewangelię nawrócił wiele szczepów wandalskich. Podlegała zaś owemu arcybiskupstwu cała Wandalia, aż po rzekę Pinę Panis. 5 sufraganii biskupstwa należy do wewnętrznych,
Masburg, Cicenzis, miasta założone przy Salem, Miśnia nad Łabą, Brandenburg i Havelberg. Szóstym biskupstwem Wandalii jest Aldenburg. To, jak pozostałe, cesarz Otton zdecydował jako pierwsze podporządkować Magdeburskiemu z powodu pokrewieństwa plemiennego. Jednak Adeldagus, arcybiskup hamburski, kanclerz cesarstwa, broni je jako swoje, dlatego że granica jego kościoła została zawarta w dawnych przywilejach cesarzy. Aldenburg zaś jest tym, co w języku wandalskim nazywa się Starigard, co znaczy starożytne miasto położone na zachodzie Morza Bałtyckiego na ziemi Wagriów. I jest granicą Słowiańszczyzny, to jest Wandalii w tym regionie. Miasto to wraz z prowincją zamieszkiwali niegdyś bardzo dzielni ludzie, dlatego że położone w przedniej części Wandalii miało za sąsiadów ludy Danów i Sasów. Ci pierwsi albo sami jako pierwsi wznosili działania wojenne, albo jako pierwsi odbierali wznoszone przez innych, tacy bowiem, jak podają, byli w niej zawsze książęta, którzy zawładnęli wszystkimi obodrytami czy kisynami oraz tymi, co są bardziej odlegli od cesarstwa. Odcięte więc od cesarstwa i osłabione przez wszystkie szczepy tych Wandalów, również stare miasto Aldenburg wraz z innymi także doszło do wiary chrześcijańskiej i stało się najzasobniejsze i najbogatsze liczbą wiernych. Rozdział 31. Miastu temu, wówczas przodującemu, sławetny cesarz Otton dał jako pierwszego biskupa czcigodnego męża Marko, poddając mu całą prowincję obodrytów, aż po rzekę Pinę i miasto Dymin. Ponadto bardzo sławne miasto Szlezwik, noszące też inne miano, Hajdebu, tegoż trosce powierzył. W tym bowiem czasie to miasto z przyległą prowincją, która mianowicie rozciągała się od jeziora Slija do rzeki Eidora, podlegało cesarstwu rzymskiemu od czasów Henryka, który był ojcem Ottona Wielkiego. Mając ziemię obszerną, płodną w plony, lecz bardzo opuszczoną, dlatego że położona pomiędzy oceanem i Morzem Bałtyckim, była pustoszona przez częste szkody z powodu najazdów. Po tym zaś, jak ze zmiłowania Bożego i dzięki męstwu Ottona Wielkiego wszystko opanował zupełny spokój, zaczęły się zasiedlać opuszczone prowincje Wagryjska i Szlezwicka. I już nigdzie nie było jakiegoś pustego zakątka, który by nie był widoczny dla miast i wsi oraz większości klasztorów. Długo pozostawały słynne ślady tego zamieszkiwania w lesie, który od wsi Luttenlenburg długimi ciągami rozpościera się aż do Szlezwiku. Jego ogromne odludzie i ledwo dostępne, pośród największych zalet lasów, przedstawia ugory, które kiedyś zostały podzielone na morgi. Forma miast jest podyktowana budową wałów. Również w większości strumieni, które z powodu młynów zostały zbudowane tamy dla zmuszenia wód, pokazują cały ów skok miejsc kiedyś zamieszkanych. Jako pierwszy więc przewodził tej nowej plantacji biskup Marko, który obmył świętym źródłem chrztu ludy Wagriów i obodrytów. Po jego śmierci Szlezwik zostaje obdarowany oddzielnym biskupem. Zarządzanie zaś siedzibą aldenburską podjął czcigodny Egwardus, który wielu także spośród Wandalów nawrócił do Pana. Obsadzony został przez świętego Adaldaga, arcybiskupa hamburskiego. Wzrastał zatem lud wiernych i nic nie sprzeciwiało się nowemu kościołowi przez cały okres trzech Ottonów. Oni wszyscy pałali jednakim uczuciem do nawrócenia tego ludu i cała ziemia Wagriów, obodrytów i kisynów, prowincja wypełniona została kościołami i kapłanami, mnichami i dziewicami, pannami, Bogu poświęconymi. Dalej, kościół aldenburski był wezwania na cześć świętego Jana Baptysty. Mecklenburski zaś został zbudowany pod patronatem świętego Piotra i zawierał klasztor panien. Następnie byli biskupi aldenburscy, czcigodni dla drobnych królów i książąt Wandalów przez to, że dzięki hojności wielkiego księcia Ottona obfitowali w nadmiar rzeczy i dóbr doczesnych, skąd mogli obficie obdarowywać i użyczać i pozyskiwać dla siebie przychylność ludzi.
Oddawano zaś biskupowi rocznie z całej ziemi wagriów i obodrytów daninę, która była liczona jako dziesięcina, od każdego pługa, radła, obfita miara, ćwiertnia lub korzec, zboża i ziarna 40 wiązek, łyków lnu 20 denarów w czystym srebrze. Do tego jeden denar jako zapłata dla zbierającego, czyli poborcy. Wandalski pług zaś oznaczał parę wołów i jednego konia. O miastach zaś oraz ich posiadłościach oraz liczbie wozów, które należały do własności biskupa, nie jest rzeczą tego dzieła wyłuszczenie, ponieważ dawne daniny poszły w zapomnienie. I oto wszystko jest nowe. To dosłownie przeniesiono z roczników dla upewnienia czytelników. Rozdział 32. Otóż początek kłopotów chrześcijaństwa wyszedł z Danii, albowiem gdy dotąd panował Otton Wielki, Zue Notto, syn króla Haralda, którego zwycięski Otton zmusił do chrztu świętego, kiedy zobaczył, że naczelnicy lekkie jarzmo Chrystusa znoszą z szemraniem, oburzając się i przeklinając króla seniora Haralda za to, że dopuścił do nałożenia tego ciężaru królestwu i jego mieszkańcom, jednocześnie mając nadzieję, że przy tej okazji osiągnie władzę królewską, której pożądał, zbuntował się przeciwko ojcu spiskiem większej części naczelników na starego króla chrześcijanina. Zatem, kiedy spisek nabrał sił, następuje starcie zbrojne. Harald, nie spodziewając się niczego takiego po synu, przygotowywał postawienie pomnika i wiecznej pamiątki przy grobie matki Tiry, kobiety będącej gorliwą chrześcijanką, która była córką króla Anglii, męcząc swoich żołnierzy wiejskim zajęciem wydobywania z ziemi olbrzymich kamieni i skał, co samo przez się odwracało od króla przychylne usposobienie jego żołnierzy. Kiedy się zmagał z tym dziełem, donoszą królowi smutną wiadomość o spisku syna i wodzów, w niego wymierzonym z powodu chrześcijaństwa, gotowych chwycić za broń przeciw niemu z wojskiem, ażeby go niespodziewanie zgładzić. Skoro to usłyszał, porzuciwszy zajęcie, ściągnął wojsko, jakie potrafił, w ograniczonym czasie. Czekał na syna idącego na niego, nie prosząc, nie domagając się od swoich o nic innego, jak tylko aby podczas bitwy zostawili go nietkniętym. Nastąpiło starcie, ojciec zwycięża. Po wznowieniu bitwy ten sam los, ten sam wynik. Kiedy szykowała się jeszcze trzecia walka, nastąpiła rozmowa i zaczęły się pertraktacje. Gdy tymczasem ustanowiono zawieszenie broni, ufając temu, Harald beztrosko przechadzał się w gaju, trafiony w tym miejscu śmiertelnie strzałą. Rozkazał się zanieść do grodu wandalskiego Julinum, ponieważ synowi nie ufał. Miasto to dotąd oddane bałwanom, lecz nader przyjazne Haraldowi, chrześcijańskiemu królowi. On też bardziej mu ufał niż synowi, który dopuścił się pogwałcenia pokoju zawieszenia broni. Król jednak niedługo przetrwał zranienie. A gdy wyzionął ducha, odwieziony do Danii, zostaje pochowany królewskim pogrzebom na Roskildzie. Ale do tego, z jakiego powodu wprowadzona została wzmianka o królu duńskim, kiedyś się powróci. Rozdział 33. Wzmianki o niezwykłym niegdyś mieście Julinum na ziemi wandalskiej nad brzegiem Morza Niemieckiego, obecnie z trudem zachowującym formę najlichszego grodu, nie powinniśmy pominąć, jako że zauważamy w jego upadku szczególny dowód śmiertelności rzeczy. Istnieje przekaz, że Julinum miało nazwę od założyciela Juliusza Cezara, tak jak Wolgastum kiedyś się nazywało Julia Augusta oraz Demyn niby pani świata, a Tribuzesz niby trybut cesarza i Robel jakoby rebelia, ale były owe współbrzmienia w języku wandalskim z łacińskimi, jak i w innych razach przypadkowe. Zapewne nazwy nie zostały chyba nadane przez Juliusza Cezara, bo ów, przeszedłszy dwukrotnie Ren z Galii, sięgnął Germanii, ale natychmiast zawrócił, odprowadziwszy wojska przez mosty, które zbudował na rzece. Poświadcza to sam w swoich pamiętnikach. Rzymscy wodzowie po nim nigdy nie trzymali ziem po drugiej stronie Łaby, którą August wyznaczył dla rzymskiego imperium, świadkiem Strabon.
Jeżeli jednak twierdzisz, że wspomniane nazwy są pochodzenia łacińskiego, mogło się zdarzyć, że wodzowie i książęta wandalskich ludów, żądni obejrzenia regionów i okolic i przychodzący przez Łabę, walczyli jakiś czas po Germanii dla Druzusa, pasierba Augusta Nerona oraz dla Germanika, syna Druzusa i innych namiestników prowincji rzymskiej. Powróciwszy, opowiadając, co widzieli, również nadawali nazwy łacińskie, by naśladować rzymskie swoim kasztelom. Świadkami tego przejścia i przechodzenia są Strabon, Korneliusz Tacyt, Historia Augusta. Julinum było w owym czasie przesławnym emporium wandalskim o tak wielkich zasobach, jak częstych interesach kupieckich, że prawie żadne nie wydawało się mu równe w Europie, za wyjątkiem zawsze Konstantynopola, który wówczas był w rozkwicie. Tam Rusowie, Duńczycy, Sembowie, Sasi i sami Wandalowie, także odrębne szczepy, zamieszkiwali swoje okręgi i ulice. Wolne miasto, dla nikogo nie zamknięte, chyba że kto wygłasza umowy o chrześcijaństwie. Takie było prawo dla przychodzących ziemią i morzem, że znajdowali spokój, jeżeli nie mówili słowa o religii. Już syn Haralda z Venotto, porzuciwszy powszechnie chrześcijaństwo, odrzuciwszy również przydomek, który mu został nadany na chrzcie dla zaszczytu, miarkował królestwo, już bowiem uznawał za obrazę, jeżeli poza tym ktoś go nazywał Svetonem. Wobec tego przede wszystkim wydał wojnę Wandalom, już wrogi wobec swego ojca, którzy wzięli pod opiekę jego ojca. Owi nie zwlekając podejmują, równi zapałem i zasobami. Dochodzi do walki morskiej, jak często, a zwycięstwo długo ulatywało przy wspólnym marsie. Wreszcie przypadło okrętom Wandalów. Król pojmany w bitwie zostaje uprowadzony do Wandalii. Gdy w międzyczasie zapłacono ciężkie pieniądze, zostaje wykupiony, wszczyna wcześniejsze wojny. Następuje dla niego ten sam los, co wcześniej. Bóg mści niesprawiedliwość odrzucenia religii. Gdy skarbce królestwa już zostały opróżnione wcześniejszym wykupem, gdy nie było widoków na złoto, dawszy zastawy i synów pierwszych w królestwie wodzów jako zakładników, wycofuje się. Ale to go nie skwituje i nie zaspokoi. Postanowił jeszcze po raz trzeci wystawić na wojenną próbę los wojny względem tych samych przeciwników i wrogów, mając zamiar być wreszcie ostrożniejszym. Wszystko starannie badał i szpiegował. Rozkazał, żeby flota, otoczona łódkami podczas nocnych straży, była okrążana niczym zamek, aby wrogie zasadzki niczego nie osiągnęły. Tę pilność króla widzieli julińscy Wandalowie i natychmiast zmieniają plan, albowiem niektórzy z nich na ochotnika, kiedy duńskie straże już wracały na odpoczynek tuż przed świtem, wsiadłszy do łódek, a mieli takich, co mówili po duńsku, zbliżają się do okrętu dowództwa. Wszyscy uważają, że są to straże królewskie i tak to wygląda. Proszą o rozmowę z królem, jakby przynosili informacje o wielkiej okazji. Król, sądząc, że to są jego strażnicy, którzy dostrzegłszy coś znaczącego, prędko donoszą, nie obawiając się żadnego podstępu, wystawił głowę ze statku. Ten zaś, który przynosił poufną wiadomość, powiada, że nie może sekretu otwarcie komunikować, bo należy uważać, żeby nawet najbliżsi nie usłyszeli. Król, przysuwając ucho, w kierunku piersi nachyla się ku mającemu mówić. Natychmiast zostaje porwany do łódki. Z ustami zakneblowanymi, cichym ruchem wiosła zostaje uprowadzony, zanim ktokolwiek wyciągnął broń, albowiem stały w szyku przygotowane ostrza Wandalów. Tak to król pojmany po raz trzeci zostaje doprowadzony do Julinum. Prześladuje go oczywista pomsta, ponieważ niegodziwy wobec ojca oraz Boga, ojca wszystkich, był świętokradcą. Już trwają poszukiwania za środkami na trzeci wykup. Skarbiec opróżniony, zakładnicy wcześniej zastawieni. Zatem bogate kobiety królestwa, litując się nad losem króla, przyniosły złoto ze swoich ozdób na swoje wykupienie. Wzruszony tą dobrocią król, już wykupiony, zrównał z mężczyznami prawo kobiet do sukcesji, co wcześniej było dla nich niesłuszne. Następuje wojna szwedzka i ponownie zostaje pokonany i wypędzony z królestwa. Zwyciężony pomyślał o królu Norwegii i zbiegł do niego, ale wzgardzony przez niego odczuł ze zmianą losu zmianę przyjaciół. Udaje się do króla Anglii. Lecz uznany raczej za szpiega niż wygnańca, zostaje odprawiony za zniewagę.
Próbuje również króla Szkocji, znajduje tam tego, co się ulitował nad jego porażką. Tymczasem przez 7 lat cieszył się tam gościnnością. Przez tak długi czas przemyślał, czego doświadczył i gdzie było źródło jego nieszczęść – w odrzuceniu religii Chrystusowej. Przyjmuje ją ponownie, z całej duszy, zamyślając i składając ślub, że jeżeli kiedyś powróci do ojczyzny, upowszechni ją na naród. Następnie, powróciwszy do ojczyzny, pozostał wiernym chrześcijaninem.